Cześć wszystkim, znowu Pro 7, dalszy ciąg Arcanum. Przypowieść o maszynach i magii. Ok. Zanim pójdziemy dalej, trochę się prześpimy. Żeby niemagiczni ludzie również mieli szansę się zregenerować. I zobaczmy, co my tu mamy. W międzyczasie pojechałem do Terrantu. Naprawiłem cały ekwipunek, jaki mieliśmy. Posprzedawałem trochę złomu. Więc mamy troszkę więcej złota i jesteśmy gotowi na to, żeby wejść w nieznane tereny zamku w Ashbury. Ashbury. Nieważne. Po prostu idźmy tam. Dobra. A właśnie. Jedna sprawa, o której zapomniałem. Tam jest wyjście, o której zapomniałem. Wbiliśmy 35 poziom, dostaliśmy 2 punkty, a wcześniej mieliśmy jeszcze 2 zaoszczędzone. Ale zanim je wydamy, popatrzmy, jak tam nasi koledzy się rozwijają. Virgil, kondycja 20, wow. Nieźle, brachu. Wszystko po to, żeby mieć dużo punktów magii, więc tak robi się jakby od czarodzieja leczniczego. No to ma wymaksowaną walkę wręcz. Ładnie, ładnie. Dobra, jedziemy dalej. Jastur. Jastur dalej nie daje nic w uniki. Siła chyba troszkę zwiększył. Nie jestem pewien. Walkę wręcz na pewno zwiększył. Siła woli, inteligencja chyba dalej taka sama. On nauczył się ognistej kuli, ale ciekawe, czy będzie jej używał. Dobra, Jormund, nasza pokrako zespołowa, chyba zaczyna dawać troszkę punktów walki wręcz, nie jestem pewien, nie pamiętam jak dokładnie miał. Czy coś rozwija? O, moc ma rozwiniętą, fajnie, ale już miał, więc może za następnym poziomem coś ciekawego weźmie. Magnus. Uniki, walka wręcz, całkiem nieźle, rozwinięte. Kondycja, siła, inteligencja chyba dalej stoi. On już się więcej schematów chyba nie będzie uczył. Ok, sprzęt optyczny. Okulary zapewniające, bonus do lech. I krasnoludzkie rękawice, no, to już umiał, nic nowego. Raven, 35 poziom. Uniki. Ucznictwo wymaksowane. No i może walkę wręcz będzie dalej rozwijać. Siła woli. Azel się nauczyła, jeżeli nie pamiętam, czy miała. Ciało wody. Okej. Okay. Tyle chodzi o nią. Perryman Smithy. On się niewiele zmienił z naszego ostatniego patrzenia. I pies. Pies jest poziom do tyłu za nami. No ale cóż, niewiele się u niego może zmienić, walka wręcz mistrz, nie pamiętam czy miał mistrza ostatnim razem jak patrzyliśmy, ale teraz ma. No i chyba ładuje dużo punktów zdrowia. Tak naprawdę nie, no i siła woli, naprawdę niewiele więcej może pakować. Że tak to ujmę. Okej, ale nieważne. Po prostu wejdźmy do tego zamku. A właśnie. A jeszcze mam 5 punktów do rozdania. Teraz mógłbym pójść parę rzeczy. Mógłbym sobie zwiększyć charyzmę do 20. To by mi zwiększyło limit towarzyszy do 6. Ale szczerze mówiąc, nie będę miał chyba więcej towarzyszy w grze. Przynajmniej z tych wszystkich towarzyszy, co jeszcze zostali, albo są, ci pozostali są albo źli, albo na zbyt niskim poziomie, albo nie oferują nic ciekawego. Miałem nadzieję Logeira dołączyć, ale to nie wypaliło. Jedyni towarzysze, których rzeczywiście dołączymy do gry, będą teraz na samym końcu. Ale to się wiąże z fabułą, więc nie będę tego zdradzał. Więc tak, siłę, zręczność mógłbym zwiększać,
A, to nie jest mi aż tak potrzebne. Siła, żeby mieć większy bonus do obrażeń. Ale to też taki... dodatkowa rzecz. No to fajnie by było mieć lepsze czary. Powiem wam, co by nam się przydało. Z przemieszczenia przydałoby się otwieranie zamków. Teleportację fajnie byłoby też mieć. Zaoszczędziłoby to mi dużo czasu. Zastanawiam się, czy opłaca mi się pakować te dwa punkty w otwieranie zamków. Póki co wiecie, co będę rozwijał moc, bo to jest bardziej przydatne. Okej, okay. Ściana mocy. I... tak, nie mam wystarczająco punktów, aby poznać uderzenie pioruna. A to jest bardzo fajny czar, wierzcie mi. Bardzo fajny. Więc będziemy do niego dążyć. Więc mam jeszcze dwa punkty, które pójdą w siłę woli. No i za dwa poziomy będziemy mogli nauczyć się uderzenie pioruna. Okej, okay. Poznaliśmy test wstrząs. Również fajne zaklęcie. Ale ma nieduży zasięg. Ale za to, jak na obrażenia, ma całkiem mały koszt. Ma mały zasięg, wstrząs, ponieważ rani tylko cele bezpośrednio wokół nas. Ale jeżeli zostaniemy otoczeni przez przeciwników, jest całkiem wydajne. Mogę zaprezentować wstrząs. Wstrząs. Okej. Okay. Ta kula nie jest bardziej stylowa. Okej, okay, wiecie co? Wytrychy chyba nie będą nam póki co potrzebne. Schowam je. Do ekwipunku, jeżeli mi się uda... Nie, taka sztuka chyba przekracza moje zdolności. Okej, okay, wstrząs mi się walił tutaj, nie wiem czemu. Ale tak. Będę trzymał go tutaj. W razie czego... Okej, już myślałem, że te drzwi są zamknięte. Okej, dobra. Idziemy dalej. Kontynuujemy naszą typową rozwałkę. Okej, te drzwi są zamknięte. Teraz przydałoby się otwieranie zamków. Które mogłem wziąć. Ale stwierdziłem, że nie jest potrzebne. Skoro mamy kulę ognistą. Skrzynia. Trochę złota. Zawsze miło. Okej, dobra. Przy okazji wstrząs ma taki sam efekt dźwiękowy jak tarcza, której używamy. Więc to bywa trochę męczące. Nie sądzę. Są zombiaki. Virgilu. Człowiek strażnik. Był biedny jakiś człowiek strażnik. Okej, okay, ciężkie szaty, topór i złoto. Nic ciekawego. O, to jakoś miała miejsce, jakaś krwawa jatka. Krwawy strażnik. Kilku. Okej, okay. Wyjdziemy tutaj z kulą ognia. Albo nie wyjdziemy, bo drzwi są zamknięte. Aha! No, mogę jednak wziąć to otwieranie zamków. Oszczędziłoby trochę problemów z używaniem kuli ognia do otwierania drzwi. Jednak ona bywa trochę problematyczna. Okej, okay, klucz do piętra zamku. Może otworzy też parę innych drzwi. Te zdecydowanie powinien otworzyć. Okej, okay, problem jest taki, że już mama mi się skończyła. A nie chcę się przełączać na was, na laskę.
Proszę otworzyć te drzwi. Proszę otworzyć te drzwi. Chyba się nie otworzą. Mam nadzieję, że moja drużyna się nie zablokuje. Nie, nie otworzą się. Dobra, wysadzimy je potem. Te są zablokowane. Ciekawe. Nie chciałem do ciebie zagadać. Może tamte wcześniej, co minęliśmy, się otworzą pod wpływem tego klucza. Okej, dzięki Virgil. Się przydało. Okej. Widzimy się przez ścianę. Jest to coś wartego zabrania? Beczka. Jest warta zabrania. 1000 złota. Okej. Tak, jakieś drzwi się otwierają. Jest szansa, że może tamte się też pootwierają. Kiedy znajdziemy pełny klucz. O, sporo tych szkieletów. Chyba mają też tryb karabinu maszynowego w łukach. Może przynajmniej będą mieli strzały. No, niezła wymiana ognia. Okej, dobra. Spauzujmy to trochę. Okej, mamy wystarczająco many na jeden wstrząs. Ojejku, pies też mnie nie lubi? 35 podejrzliwość. Czemu wszyscy są wobec mnie podejrzliwi? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co ja im zrobiłem. Okej, na razie tyle starczy. Magii. Serio, nie wiem czemu wszyscy są dla mnie tacy źli. Nawet nie zauważyłem, kiedy to spadło. Czytałem autosave sprzed chwili i tutaj jeszcze wszyscy są dla mnie w miarę uprzejmi. Neutralność, uprzejmość. Neutralność, ale takim było. Tak, Magnus troszkę podejrzliwy. No tam paru kogoś zamordowałeś od parę razy, nie? Dobra, to co tak spowodowało taką zmianę nastawienia? Nie wiem. Okej, dobra, zabijmy jeszcze raz tych panów. Będę dokładnie patrzył, co tu się dzieje z nastawieniem. Może nawzajem się poranili w walce i potem się na mnie o to wkurzyli. Nie wiem, co tu się dzieje. Ale zapiszę. Będę częściej zapisywał. Będę teraz na to zwracał uwagę. Ponieważ coś takiego jest niedopuszczalne. Okej. Chcę dołączyć do walki. Pozwalam wam. Niezła rozwałka. Aż przyjemnie się patrzy. Okej, teraz znowu.
If things don't change, I'll be going my own way. Czy ktoś mnie znienawidził aż? Coś tu jest nie tak. Będę teraz dokładnie to obserwował. Czy coś na to wpływa? Może w takich dużych walkach coś się kiełbasi i wyrani u siebie nawzajem. Okej, akurat mi many starczyło. Rozegram to powoli. No, on ładnie wymiata mieczem. Już nie zadaje dużych obrażeń, ale przynajmniej fajnie Atena tak wygląda. A tak. Zjadło mnie. Tarcza. Powoli, powoli. Jeszcze wszystko jest okej. A właśnie. Nie sprawdzam zwłok. Co jest dużym błędem. Trochę sztyletów. Dużo strzałów zainkasujemy tutaj. Co jest dobrą wiadomością dla Riven. Może nie tak dobrą dla reszty członków drużyny, skoro ciągle się obrażają za takie przypadkowe strzały. Przynajmniej taką mam teorię, że to powoduje to, że się na mnie obrażają. Nie powinno się tak dziać, serio. Okej, dobra. Pójdźmy jeszcze tutaj. Otwarta skrzynia, fajnie. A nic w środku. Łóżko, którym niestety nie możemy odpocząć. Ciekawe dlaczego. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Większej ilości łuczników, szkieletów. I nic. O, jest zejście na dół. Może dostaniemy się do tej zamkniętej sekcji. Zdecydowanie się dostaniemy. Okej. Otwarta skrzynia. I pusta. Jest tutaj nic więcej. Dobra. Przeszukajmy resztę zamku. Może znajdziemy i klucz na dół. Byłoby fajnie, gdyby tak się stało. Okej, dobra. Sporo uczników, więc nałożę sobie tarczę ochronną. Ale i tak zawsze wchodzę jako pierwszy. O, jakiś upiór. Spróbuję wstrząsu. Może nikt się na mnie nie obrazi za użycie jego. Kto się teraz rusza? Kto się teraz rusza? Proszę, niech to zrobi szybciej. Inni też chcą się ruszyć. Serio?
Akurat nie będę musiał teraz używać wstrząsu. Szarpany łucznik, gin. Okej. Jest dobrze. Który się biją. Dobra. I po wszystkim. Raven wyprztykała się już ze strzału. Tak. To jest szybka dziewczyna. Okej. Mamy jakiś klucz. Tylko coś mi nie przeszkadza go wstawić. Jest klucz do piwnic. Tak jak przewidywałam. No i sporo złota. Fajnie. Nie będę dawał Raven łuku. Jest równie groźnie dla nas, co dla przeciwników. Ozdobna skrzynia i pusta. Tak się nie robi, ser. Tak się nie robi, ser. I to wszystko chyba na tym poziomie. Jeszcze tam jest korytarz. To sprawdźmy, co tam jest. Nic. A tutaj... Tutaj chyba byliśmy. Tak. No dobra, wracamy się. A i teraz będę ciągle sprawdzał, czy ktoś się czasem na mnie nie obraził. Wiesz, wystarczy, że i taki Ormut prawie mnie nienawidzi. Zablokowany. Prawie jakiś dowcipniejsz musiał zablokować te drzwi. Wiedząc, że ja będę chciał przez nie przejść. Okej, dobra. Czekaj, aż podejdą. Nie będę marnował many. Moi koledzy go i tak załatwią. Psi koledzy również się liczą do kolegów. Więc dobra, schodzimy na dół. Patrzmy uważnie pod nogi. Może znajdziemy coś ciekawego. Na przykład zamkniętą skrzynię. No fajnie byłoby otworzyć. Zapewne. Zazwyczaj zamknięte skrzynie mają coś w środku. W końcu po to się je zamyka, prawda? Okej. Okay. Jeden kryształ. To nie było warte nawet otwierania tej skrzyni. Okej, większy szkielet. Więcej większych szkieletów. Wygląda fajnie. Niewolnik księcia. Co ciekawa nazwa. No, nieźle się na mnie skupili. Ale spokojnie. Ja mam tarczę, nie boję się takich rzeczy. Lepiej niech skupiają się na mnie niż na Magnusie. Nie przynajmniej można łatwo wyleczyć. I've never seen such a skillful blow. Ta, dziękuję. Dziękuję. Tańczę specjalnie dla was. Dobra, jakaś niezidentyfikowana brawa. No i przyjrzymy się w bardziej spokojnych chwilach. Dobra, gdzie możemy jeszcze się przejść? Wszędzie. Ale gdzie możemy znaleźć jeszcze cokolwiek? Tutaj. Stanów, bijamy. Mam nadzieję, że się
Nie macie nic za to, że szkieletów... Do szkieletów mówię per pan. Taki nawyk. Wszystkiego mówię per pan do szkieletów również. Strzelajcie do mnie, patałachy. Okej. Strzały teraz należą do mnie. Wow, diament. Fajnie. Chyba nie mamy jeszcze czystego diamentu. Takie rzeczy mogą się przydawać w różnych chwilach. Okej, więcej i większych szkieletów. Jak miło słuchać, jak umierają. Tutaj nie ma większych szkieletów. Za to tutaj jest parę zwykłych szkieletów. Parę większych szkieletów z toporami. I tak dalej, i tak dalej. Ta tarcza mocy powinna im jakoś oddawać. No podejdźcie. Znajdźcie szał mojego psa. Okej, ciekawe czy wstrząs kogokolwiek zrani. Dawno nie sejwowałem, więc nie chcę sprawdzać. Może ten wstrząs mój też ich ranił i przez to się obrażali i traciłem na nich wpływy. Nie wiem. Teorii jest dużo. Okej, dobra. Tych panów wysadzimy. Warunkiem, że dadzą mi otworzyć drzwi. Ciach. No, ładnie. Poprawić dużo nie trzeba będzie. No i dobra. Czy my to coś jeszcze mamy? Nie wygląda zbytnio na to. Mniejsze szkielety mogą coś przy sobie mieć. Więc dobrze chyba byłoby je wszystkie poprzeglądać. Nie wszystkie jednak coś miały. Okej, dobra, czy to już całe podziemie? Nie, jeszcze tutaj mamy kawałek. Który zwiedziliśmy w ostatnim odcinku. Co jeszcze będziemy dalej robić? No cóż, mamy jeszcze rzeczy do roboty. Drenholm musimy odwiedzić te miejsce ognia. I się znajdzie jeszcze parę innych rzeczy. Ale póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Na razie.